When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. Dzień dobry, moi mili, w kolejnym odcinku. Okej, no i udało mi się zejść na dół do tej tamy. Także mamy tutaj dwa budynki. Pytanie, który najpierw bym chciał sprawdzić. Czy ten? Ciekawe, czy będzie otwarty. Okej. Jest zamknięte. Może troszkę podbiegnę. Okej. Tam się nie dostanę dalej. Ale to musi być ciekawe takie pójście z wodospadu. Z jakiego wodospadu? Z tamy. Właśnie tak pod takim domem. Zakładam, że to nie jest żaden dom mieszkalny. To jest po prostu jakiś taki budynek, który zarządza tutaj przepływem tej całej wody. Muszę przyznać, że mega malowniczo to wygląda. Ale dobra, skoro tamten był zamknięty, to w takim razie ten powinien być otwarty. Już widzę, że jest. Także sprawdzimy, co się w nim ciekawego kryje. Tam jest ta winda, gdzie na początku patrzyłem na górze. Dzień dobry. Okej, no musimy znaleźć jakiś topór. Ale czy coś poza tym? Ktoś się chciał tutaj koniecznie albo dostać, albo wydostać. Okej, będzie kolejna scenka, już to wiem. Zakładam, że może to być kwestia jakichś na przykład nożyczek. A tymczasem siekiera może mi się przydać. Umieszczę ją właśnie tam na dole w tym stojaku i zobaczymy, jaki to będzie mieć wpływ na przeszukanie. Okej, no cały czas potrzebuję czegoś, co tutaj było w tym kubeczku na przyrządy. Kreślarskie, bądź to do pisania. Okej. Jestem na zewnątrz. Czy tutaj będzie jakieś wejście dodatkowe? Nie wiem, ale poszedłbym do tej windy. Skoro ona stała na dole, to może coś w niej będzie. To raczej moim zdaniem powinna być chyba na górze, skoro ktoś zabił tego gościa, to potem by pojechał na górę. O, i są nożyczki. Okej, biorę. I teraz wrócę się do tego gościa, tylko jeszcze zobaczę tam, może coś tam dalej, obejdę ten budynek w ogóle. Zakładam, że te nożyczki mogą mi wystarczyć, ale pytanie, czy czegoś tam jeszcze dalej nie będzie. Co może być dosyć istotne dla dalszej rozgrywki. Chociaż szkoda, że nie można wejść na dalszą część tego budynku, tylko była dostępna ta pierwsza, przynajmniej takie sprawia wrażenie.
Dlatego też warto eksplorować. Nie. Okej, też widzę, że nie. No dobra, no chyba trzeba wrócić do tamtego pokoju, włożyć nożyczki. I wtedy już miejmy nadzieję, że będę w stanie ułożyć chronologicznie to, co się tam stało. Tyle w teorii. A co pokaże nam praktyka, to zaraz za jakieś 30 sekund się dowiemy. Chyba tylko niektóre teraz nie włączył zegarka i nie patrzył, że faktycznie za 30 sekund tam dojdę. No trochę głupio byłoby tutaj tak po prostu biegać jak szalony. Lepiej nacieszyć się tym, co tu jest. Tymi widokami, tym klimatem. I sobie spokojnie spacerować. Okej. Mamy kolejne światło. Wydaje mi się, że 4. Okej, czyli on próbuje tutaj zamknąć drzwi. Natomiast broni się nożyczkami. To będzie ostatnie, to będzie przedostatnie. Tutaj raczej wielkiej zagadki nie ma. Tutaj nic nie ma. Okej. Wygląda, jakby mu chciał uciąć ucho. Gdzieś jeszcze powinno być jakieś jedno miejsce. No, dokładnie. Okej, czyli mamy tutaj jakąś pułapkę. Gość chce wyjść, a drugi już na niego czyha. A raczej chronologia tutaj skomplikowana nie będzie. No to będzie 2. To będzie 3. A w środku będzie 4 i 5. Mało skomplikowane. Można było coś więcej wymyślić. Ale no cóż. Nie czepiajmy się. Okej, mamy 4 i mamy 5. Moja matka! Czemu stoisz uśpionemu na drodze? Zdarzył się wypadek, Travis. Odłóż się kiedy. Wypadek. Nie chciałem jej skrzywdzić. Nie byłem sobą, nikt z nas nie jest, odkąd Ethan znalazł ten pokój. Gdzie Ethan, do jasnej cholery? Mów! Dobrze, już dobrze. Chcę spalić pokój Van de Griffa. Słuchaj, Travis, po prostu zostaw mnie! Jezu Chryste! Uśpiony wybiera nosicieli. Wiedziałeś o tym? By spełniali jego życzenia. Wybrał mamę, wybrał mnie. Synu, nie chcę cię skrzywdzić. Myślisz, że ocalą ci nożyczki? Tak. Mogło być inaczej. Mogłeś pomóc uśpionemu. Pomóc nam. Ale mama ma rację. Jesteś tchórzem. I wkrótce znów spotkasz się z Ethanem. Okej, dosyć. Powiedziałbym zaskakująco. Z początku oprawca stał się ofiarą. No i dokąd podążysz?
Okej, na zewnątrz. W takim razie już za tobą idę i zobaczymy, do czego mnie doprowadzisz. No, chyba nie do windy. Czyżby z powrotem do tunelu? Nie, nie wydaje mi się. Czy może gdzieś... Nie, nie widzę. Okej, tutaj są otwarte drzwi. Ty go przywołałeś, nie ja. Travis, możemy się go pozbyć. Wiem dokładnie, z czym mamy do czynienia. Tylko musisz przestać go słuchać. Okej. W takim razie kolejno. Ten cały uśpiony żywił się nimi. Ich nienawiścią, ich nieufnością. Ojciec Itana sądził, że samobójstwo nie zaspokoi tej istoty. Ale zaspokoiło. Czułem, jak to coś siedzi tam, niczym tłusta żaba i trawi. No i kolejna zagadka rozwiązania, a tymczasem to byłoby na tyle w tym odcinku. I cóż, moi drodzy, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa.